Na zawsze pamięta. W miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej odbyły się uroczystości patriotyczne w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Na tym terenie walczyło zgrupowanie partyzanckie Armii Krajowej Kampinos, które wspierało oddziały toczące walki w stolicy. Uroczystości odbyły się przy pomniku żołnierzy grupy Kampinos. Był to największy oddział Armii Krajowej, który pomagał powstańcom Warszawy. Odczytano apel poległych partyzantów. Wstańcie do apelu! W uroczystościach wzięło udział kilkoro ostatnich żołnierzy walczących w Kampinosie. Samo powstanie było czymś entuzjastycznym. To był taka euforia, że po latach jednak strasznej, barbarzyńskiej okupacji niemieckiej powstanie niosło wolność. Salwo! Grupa Kampinos to zgrupowanie partyzanckie Armii Krajowej walczące na terenie Puszczy Kampinoskiej w okresie Powstania Warszawskiego. W sierpniu i wrześniu 1944 roku oddziały zgrupowania atakowały znaczne siły niemieckie, odciążając powstańczą Warszawę. Na terenie Puszczy podejmowane były zrzuty, a broń przekazywana do walczącej Warszawy. Puszcza Kampinoska przez cały okres powstania była zapleczem Powstania Warszawskiego i osłaniała Warszawę od północnego zachodu. W puszczańskiej wsi Wiersze, która w 1944 roku była miejscem dowodzenia grupy Kampinos, znajduje się partyzancki cmentarz. Powstał jeszcze w czasie wojny. Dopiero w roku 1957 został uznany za cmentarz wojenny i uporządkowany. Spoczywa tutaj 58 partyzantów. Pod pomnikiem grupy Kampinos na cmentarzu w Wierszach złożono wieńce i kwiaty.